Witam wszystkich serdecznie. Zakupiłem taką kiedyś hulajnogę na kołach dwunastkach. Takich. Tutaj to żółte kółko. Plastikowe. Przerobiłem ją na elektryczną, ale jeszcze nie jest wszystko do końca zrobione, gdyż koła były założone od rowerka na dwunastkach szprychowane. Hulajnoga jest z takich większych hulajnóg. Tu mamy sterownik, który będzie podłączony do tego wszystkiego. To jest sterownik na... Nie wiem, czy będzie widać dobrze. Nie widać, ale jest od 36 do 48 V, 350 W. Działa bez halotronów. Można... Znaczy silnik może być z halotronami, może być bez. Silnik od hoverboarda, homoboarda, czy jak to tam się zwie, jak zwał, tak zwał. W każdym bądź razie jest coś, taka gibanek taki na dwóch kołach. Koła kupiłem dwie sztuki za 50 zł. Za 50 zł sztuka, czyli dwie sztuki były akurat w komplecie za 100. No to kupiłem dwa takie kółka. Tutaj je przerobiłem tak, żeby pasowała felga 12, ta szprychowana, na takich nakrętkach przedłużanych. Tutaj obtoczyłem tą ośkę, bo ona ma 16 mm, obtoczyłem ją na 12, nagwintowałem. Z drugiej strony mamy przewierconą tutaj dziurkę i nagwintowane na nawiercone i nagwintowane na dziesiątkę. I śruba dziesiątka wkręcona, żeby to wszystko pasowało w ramę od tego. No do tego jeszcze bateria będzie jakoś tam zakupiona. Błotnik oczywiście tutaj dorobiłem. Też z roweru innego musiałem przełożyć to mocowanie tutaj niżej. Anita. Trochę go pomalowałem, ale był chromowany i schodzi. Z niego myślę, że zakupię błotnik plastikowy. Są na Allegro dostępne. Także myślę, że kupię. No i sterownik. Jeszcze nie wiem, gdzie to wszystko będzie zamocowane. Ale to jest słabo, coś mi ostrość chce albo nie chce. W każdym razie taki malutki sterowniczek będzie gdzieś zamocowany na coś w ten sposób, albo tak, tylko że myślę nad jakimś bagażniczkiem, ewentualnie pod spodem, pod tą deseczką, i bateria też tu będzie zamocowana. Kierownik taki duży, ale przełożyłem na mniejszy, węższy, trochę taki duży, szeroki, że to jest z tego rowerka tego samego co i koła. Także koszt hulajnogi to jest 70 zł, bo kupiłem u się w miejscowości. Sterownik za 100 zł chyba bodajże z przesyłką. Koła miałem, te dwunastki pompowane na szprychach. No i silniki dwa za 100, czyli 5 dych sztuka. No to mamy razem koszt jakiś, trzeba policzyć, na 70 zł hulajnoga, 100 za koła, czyli 5 dych jedno wychodzi, bo jest użyte jedno, no to liczymy, że 5 dych, czyli 70 i 50, mamy 120 zł plus sterownik, to jest 200, 100 to jest 220 i bateria też około 100 będzie kosztowała, bo też kupię tego gibaneksa, czyli będzie razem 120 plus 100, 220 plus plus bateria, czyli 320 zł. Także myślę, że będzie, myślę, że jakiś bagażnik założę do sklepu jechać czy coś, to Azor, idź mi stąd Azor, to jest mój Azor Gazor, obrońca, nasz obrońca czarny. Nie pozwoli nikomu wejść na podwórko. Takie bydle, straszne. Straszne, liczę wszystkich. Swoich liczę. A już obcych nie liczę. Gryzie obcych. Dobrze. Dobra, Azor, nie jesteś tematem tego filmu, idź stąd. Także w następnym filmie pokażę, jak już wszystko będzie zmontowane i jak będzie jeździł